Ja mam na imię Patryk i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co to jest uczenie z nadzorem i bez nadzoru. Najpierw, jeżeli chodzi o uczenie z nadzorem, to opowiemy sobie o klasyfikacji i regresji, o których już mówiliśmy nieraz, a natomiast jeżeli chodzi o uczenie bez nadzoru, to opowiem króciutko o analizie skupień i wykrywaniu obserwacji odstających. Więc najpierw, co to jest uczenie z nadzorem? Tu mamy taki slajd, na którym macie przykład. Obrazka związanego z klasyfikacją i z regresją. O tym mówiliśmy na poprzednich już spotkaniach naszych. I teraz tu jest takie słowo nadzór. I jak myślicie, gdzie ten nadzór tu jest? W ogóle skąd ono się tu bierze? Ktoś ma pomysł, o co chodzi z tym nadzorem, z tym słowem? Tu? Nikt? Brak odważnych. Dobrze. A kto się wstydzi, ale powie. Jest informacja o wyniku. Jest informacja o wyniku, powiedział ktoś odważny z sali. Tak, dokładnie o to chodzi. Dotychczas wszystko to, co wam pokazywałem, działało tak, że na, w czasie trenowania modelu my znaliśmy poprawne odpowiedzi. I tak działa zarówno klasyfikacja, jak i regresja. I kiedy my znamy poprawne odpowiedzi podczas trenowania, to mówimy właśnie o uczeniu z nadzorem, czy uczeniu nadzorowanym, jak to Paweł przed chwilą ujął. No to teraz domyślacie się pewnie, co to będzie uczenie bez nadzoru. Tak, uczenie bez nadzoru polega na tym, że... Nie znamy poprawnych odpowiedzi w czasie trenowania modelu, czyli po prostu dostajemy sobie jakieś gołe dane i mamy coś z tym zrobić. I to brzmi mało obiecująco, i rzeczywiście jest to trudniejsze od uczenia z nadzorem, natomiast czasami jesteśmy w stanie coś zrobić. Pokażę mam właśnie dzisiaj te, dwie, te dwa rodzaje zagadnień, które są trenowane, które używają modeli trenowanych w taki sposób. Pierwsze zagadnienie to jest analiza skupień, i ona polega na tym, że jak mamy te dane, to myślimy sobie, że może uda się je pogrupować jakoś naturalnie. O! Nie wiem, jak to zrobiłem, ale już naprawiło się. Tak? Czyli analiza skupień polega na tym, że my grupujemy podobne obserwacje. Czyli dostajemy po prostu jakieś dane i myślimy sobie, o, może te są z tej grupy, tamte są z tamtej grupy. I teraz, po co to jest? Pokażę Wam jeden przykład, bardzo taki, powiedzmy, typowy. Mamy sobie klientów banku i informacje o nich i po prostu wrzucamy informacje o tych klientach banku do modelu, który dzieli nam tych klientów na jakieś grupy. Może robi to mądrze, może robi to niemądrze, my tego nie wiemy, bo po prostu dostajemy tę informację i potem jak już nam podzieli, to siadamy z kimś, kto się zna na bankowości i bywa tak, że okazuje się, że te grupy mają naturalną interpretację typu, nie wiem, młodzi ludzie, typu starsi, bogaci ludzie, można jakoś te grupy ponazywać. I, I taki model po prostu pozwala nam wyróżnić takie grupy. Jeżeli my jesteśmy w stanie je potem zinterpretować, to myślimy sobie: aha, okej, okay, czyli starsi, bogaci ludzie inaczej zachowują się jako klienci naszego banku niż młodzi, dopiero świeżo co przybyli do naszego banku. Więc warto dla tych różnych grup dopasowywać różne produkty. I taki jest zysk z użycia takiego modelu. Okay, czyli my wytwarzamy wartość, nie znamy tych żadnych poprawnych odpowiedzi, czyli jakby nie ma tego problemu z przeuczaniem się, o którym rozmawialiśmy poprzednio i w ogóle, tylko próbujemy coś wycisnąć z samych danych. No i potem, jak już przyjdzie nowy klient, to dzięki temu, że mamy ten model i znamy jakieś tam cechy tego klienta, no to możemy od razu zapytać modelu, jaki jego zdaniem, do jakiej grupy klientów ten nowy człowiek zdaniem modelu należy, i traktować tego klienta już odpowiednio, tam oferować mu produkty takie, a innych mu nie oferować. Dobra, taki przykład, o to tutaj chodzi. Kropka. I teraz jeżeli chodzi o drugą rzecz, którą można robić bez, nadzorem, jest to, bez nadzoru, przepraszam, jest to wykrywanie obserwacji odstających. Czyli tutaj chodzi o to, że próbujemy znaleźć nietypowe obserwacje. Tak, jak widzimy tutaj na obrazku, że te trzy kropeczki, one są jakieś tak podejrzanie z boku. I może warto zaznaczyć je, że one są jakieś dziwne. I teraz po co to robić? Trzy przykłady, chyba trzy, nie pamiętam. Jeżeli, chcemy, jeżeli mamy, wiecie, produkcję taśmową w jakiejś fabryce, coś tam produkujemy, powiedzmy, że odlewamy to z plastiku, to tam może być dowolna wada tego produktu, ona może wyglądać w dowolnie dziwny sposób. W każdym razie, jeżeli wygląda jakoś nienaturalnie ten produkt, to jest wadliwy i w tym sensie wyszukujemy nietypowe obserwacje, gdzie jedna obserwacja to jest zdjęcie jednego takiego produktu jadącego sobie na taśmie. Drugi przykład to jest przewidywanie właśnie awarii sieci, nie wiem, telekomunikacyjnej czy jakiejś takiej, tak, czyli nagle okazuje się, że Coś tam się dzieje na tej sieci, te czujniki, które zbierają jakieś tam przepływy i inne tam obciążenia sieci nagle wariują w tę czy w tamtą stronę i wtedy może być to znak, że coś się zaraz stanie. Czyli kiedy dzieje się coś nietypowego, tak, to jest właśnie ta obserwacja odstająca, czy można powiedzieć anomalia. I trzeci przykład to jest taki tutaj, że możemy próbować znaleźć spamboty, Czyli możemy próbować oddzielić prawdziwych użytkowników od użytkowników będących botami, ponieważ te boty powinny się zachowywać nienaturalnie. Czyli, kiedy po prostu patrzymy na to, jak się zachowują ludzie i jak się zachowują boty, to te boty będą się zachowywać jakoś inaczej. I zwróćcie uwagę, że ja nie definiuję, co to znaczy jakoś inaczej. Chodzi o to, żeby to właśnie było coś nietypowego. I na tym polega podejście związane z wykrywaniem anomalii. I tutaj nie potrzebujemy właśnie do tego tych etykiet, więc uczymy bez nadzoru. A zatem podsumowując, uczenie z nadzorem to jest wtedy, kiedy na treningu mamy poprawne odpowiedzi, i to jest to typowe, najczęstsze uczenie. Klasyfikacja, regresja, o tym mówiliśmy, natomiast uczenie bez nadzoru jest wtedy, kiedy na treningu my nie mamy takich etykiet, po prostu mamy gołe dane, z których próbujemy wycisnąć jakąś informację. I dwa przykłady tego typu zagadnień, które wam dzisiaj pokazałem, to jest analiza skupień, czyli próba pogrupowania tych danych w jakiś taki naturalny sposób, wynikający z samych danych, i drugi przykład to jest wykrywanie obserwacji odstających, czyli poszukiwanie nietypowych obserwacji. To wszystko. Dziękuję za uwagę.